Jesteśmy na terenie inwestycji drogi podziemnej w nowym centrum Łodzi. Ta droga jest inwestycją o znaczeniu strategicznym. Ona łączy ulicę Kilińskiego z rondem rodziny Scheiblerów. Ona pozwala nowemu centrum Łodzi, jednemu z najważniejszych projektów rozwojowych Łodzi po przemianach ustrojowych, uzyskać pełnię możliwości. Skomunikuje tereny biurowe w nowym centrum Łodzi i obsłuży komunikacyjnie zarówno parkingi, jak i inwestycje będące na tym terenie. Zrealizowaliśmy w tej chwili wszystkie ściany szczelinowe, zrealizowaliśmy stropy, które przekrywają tunel, rozpoczęliśmy prace ziemne. Do końca stycznia przyszłego roku planujemy zakończyć wszystkie roboty żelbetowe oraz głębienie tunelu. Od miesiąca lutego rozpoczniemy prace wykończeniowe.